Dzień dobry Państwu. To jest post, a nie żadna transmisja, bo dzisiaj nie będę transmitował. Proszę Państwa, właśnie słucham sobie TVP Info i słyszę o tej decyzji we Lwowie usunięcia polskich lwów z cmentarza Łyczakowskiego, jako, ponieważ te lwy są symbolem dominacji Polski nad Ukrainą. Nie rozumiem tego wszystkiego. Tak, oczywiście. Zamiast Lwów będziemy mieli mauzoleum ludobójcy, zwolnika Hitlera, Stefana Bandery. Ja wiem, że za ten post zablokują mi natychmiast nadawanie na żywo, ponieważ tak to jest niestety, jeśli rząd Polski przestanie gadać tego typu głupoty, jak gadają dziennikarze TVP-info, że. To jest powielane przez zwolenników Putina, przez różnych innych rzeczy. To przegramy. To przegramy. Ukraina musi zrozumieć, że przez nas, przez swojego zachodniego sąsiada, my jesteśmy kluczem do Europy, a nie Niemcy. I tu nie chodzi o panowanie. Ja bardzo się cieszę, że Ukraina jest wolnym państwem i chcę, żeby była wolnym państwem. Chcę, żeby była naprawdę wolnym państwem, a nie jakimś podnóżkiem putinowskim, bo w tej chwili po tych wszystkich decyzjach jest dla mnie tylko i wyłącznie putinowskim podnóżkiem. To jest mniejszość. Ja wiem, że dobrze, że to jest mniejszość. Ja wiem dobrze, że to jest mniejszość Ukraińców, która tak myśli, ale niestety ta mniejszość ma w ręku media, ma pieniądze, ma różne inne rzeczy. Ja wiem również, że to jest piękny, yy, piękne porozumienie ukraińsko-niemieckie. Niestety ja już wczoraj powiedziałem na kanale w KHT powiedziałam, że ostrzeżono nas mnie i kolegę przed w ogóle mówieniem na tenkolwiek, ponieważ zostaniemy zamknięci jako szpiedzy Putina. To jest proszę państwa coś dziwnego, co się dzieje w Polsce, więc oni mogą pluć nam w twarz, a polski rząd pojedzie czy polski polityk i spokojnie będzie składał kwiaty przed mauzoleum bandery? Ludobójcy, mordercy Żydów, odpowiedzialnego za Babiar również, wystarczy przeczytać książkę pod tytułem Łaskawe. Niejakiego litela, który o to wyraźnie opisuje, co robili. Wystarczy obejrzeć Holokaust z Meryl Streep, trzyczęściowy serial Marwina J. Chomskiego, który pokazuje wyraźnie zachowanie się Ukraińców w 1941 roku. Ja już nie mówię o rosyjskich filmach, bo rosyjskie filmy to dla mnie są żadną, tylko jest jedna wielka propaganda. Nawet, tak, nawet taki film pod tytułem Kompania Karna, gdzie jest naprawdę pokazane, jak to wyglądało. Ale to jest dobrze, niech to będzie propaganda, bo to Rosjanie. W no momencie, mnie trudno nazwać zwolennikiem Rosji, ja się określam wprost jako rusofoba i jestem rusofobem. Ale to, co robią Ukraińcy w tej chwili, jest dla mnie paranoją. I my, chcąc Ukrainę wyrwać z ruskich okowów, ruskich szponów, tylko możemy, nie możemy wchodzić im w cztery litery, tak jak my to wchodzimy. Koniec. Jeśli oni zlikwidują lwowy, na, lwy na, cmentarze, na cmentarzu Łyka, Łyczakowskim, jeśli oni zrobią mauzoleum ludobójcy, mordercy, zwolennika Hitlera, to określili się sami jako właśnie hitlerowcy w tym momencie. Jeśli to propaguje oficjalny rząd Ukrainy, jeśli w w składzie delegacji rządu Ukrainy jest rosyjski śpieg. Facet, którego miałem w okładkach przez lat siedem. To i on jest przyjmowany przez władze państwowe. To polskie, to przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, nie rozumiem. Jeśli ten wyzwoliciel Ukrainy, prezydent, nadal ma swoje czekoladki i swoje y, fabryki na terytorium Rosji i nic się z nimi nie dzieje. To jest jednoznaczne, kto rządzi Ukrainą. Ukraińcy, obudźcie się. Naprawdę obudźcie się. Macie w nas przyjaciół i ja chcę być waszym przyjacielem, ale nie w ten sposób. Nigdy nie zaakceptuję mordercy Żydów i mordercy Polaków. I mogą mnie na Facebooku zablokować, i mogą te ukraińskie lobby, kanadyjsko-ukraińsko-niemieckie lobby mnie zablokować, ale nadal będę mówił to samo. Macie tutaj lobby, niesamowite lobby ukraińskie. Notabene, jeden z czołowych przedstawicieli tego lobby powinien być odpowiedzialny za tragedię smoleńską. Przykro mi, ale tak to jest. W cholubie 2 wszystko opiszę, może bez nazwisk, ale wszystko odpiszę. Teraz możecie zrobić co chcecie. To jest, ja nie rozumiem. A słuchając to, co musi mówić dziennikarz, który ma własne zdanie w TVP info, cieszę się, że przestałem z nimi mieć cokolwiek do czynienia, ponieważ jest to idiotyczna, kretyńska propaganda. Powiedziałem wprost, popieram pis i będę popierał pis, ale to nie oznacza nie oznacza, żebym nie wytykał im błędów, a to jest błąd wręcz niesamowity. To, co Giedroś powiedział, nie ma Polski bez Ukrainy odwrotnie, panie odwrotnie, i wszystkich. Bez względu na to, po której stronie są wszystkich uczniów Giedroyca, mówię wprost, nie ma Ukrainy bez Polski. I czas, żeby Ukraińcy to zrozumieli. Zarówno Ukraina, jak i Polska pisane jest przeze mnie wielką literą i zawsze będzie wielką literą. Proszę Państwa, yy, widzę co się dzieje. Widzę uśpione komórki. Widzę te prowokacje. Ciekaw naprawdę jestem, kiedy powstanie mauzoleum Bandery, bo powstanie, bo nie jesteśmy w stanie tego zablokować, a ja się dowiedziałam, że my jako obywatele, gdybyśmy usiłowali cokolwiek zrobić, przeciwko temu będziemy przez polskie służby rozpracowani jako agenci Putina. Tak mi wczoraj powiedziano. Po prostu. Dobrze. Wolę być pierdzielonym esbekiem zombie. Wolę, żeby mi zabrano emeryturę, niż być zwolennikiem Bandery, proszę państwa. To jest straszne. To jest straszne, bo to jest być to jest przyzwolenie na kolejny holokaust. I jeszcze zwracam się do moich znajomych Żydów i do Żydów w ogóle. Zastanówcie się. Zastanówcie się, bo jeżeli prawdą jest to, że wy w tym rozgrywacie, to zastanówcie się. Wielu z waszego narodu mordowali was. Z rodzinami, z dziećmi, z żonami. Mordowali was w Babi jarze mordowali was Ukraińcy. I wy ich bronicie? Dla jakiegoś idiotycznego idiotycznego planu wyrażonego w szeklach? <sum> Przypomina mi się Emil taki Taka płyta Rogera Watersa. Czy tam jest to napisane? The perfect sense, express in dollar and sense, pound, shilling and pence. Wtedy jeszcze nie było euro. Teraz dodałbym jeszcze inne waluty. Dziękuję Państwu. To był tylko post. Za ten post mnie zablokują. Za chwilkę będę miał, że nie mogę dodawać znowu filmu przez nie wiem ile. Ponieważ śmiałem, śmiałem wystąpić w obronie tych kobiet i dzieci. Narodu żydowskiego i narodu polskiego, które zostały zamordowane przez ukraińskich oprawców, przez bandytów bandery, przez ludobójców, przez nazistów, przez hitlerowców, bo to oni są tymi ludźmi. I robienie mu mauzoleum jest w rezultacie legitymizacją Holokaustu, legitymizacją Himmlera, Heidricha i Adolfa Hitlera. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Pewnie się na Facebooku szybko nie zobaczymy, bo zostanę zablokowany. AKHT pewnie będzie jutro. Dziękuję. Do widzenia.